Cześć! Jeju, ja ci wysiała ziawa, cześć! Witam was, moje kochane robaczki. Dzisiaj mamy 7 czerwca. Miałam robić dzisiaj vloga 24 z małymi dziećmi, tak? Ale zapomniałam. Więc może jutro nakręcę, ale znowu jutro jest sobota i będziesz 24 godziny z mężem, czyli z ogromną pomocą. Więc może w poniedziałek nakręcę. Nie, w poniedziałek on też nie pracuje. We wtorek nakręcę. A dzisiaj po prostu nakręcę zwykłego vloga. Agu. Tak, ziabku, agu. No, więc co tam? Bardzo dzisiaj fajnie dzieciaki spały w nocy. Tośka się obudziła chyba tylko raz na karmienie. W nocy, czy może dopiero o 6:00. Leon też się w nocy nie budził, więc fajną noc mieliśmy z mężem. Ja jeszcze sobie z Tośką dospałam do prawie 9:00, chyba do 8:30. A Łukasz już do Leona wstał o 6:00. No więc tak nasz dzianek się zaczął, na śniadanie w pizzę i kawa. A Dośka to jest taka wesoła dziewczyna. Uśmiecha się i gada. Tak, agu. Gadatliwa taka i ruchliwa taka. Zupełnie inna niż Leon w jej wieku. Tak, Tosieńka. I zaczynasz powoli intencjonalnie coś łapać. Więc też już niedługo się zacznie zabawa zabawkami, tak? To ja, agu, tak, agu, tak, ojoj. I ty zaczęła bardzo fajnie spać, ma coraz mniej tych problemów brzuszkowych, więc w dzień jest jak najbardziej odkładalna. Czasami nie chce być sama, może nie tyle, że nie chce być na rękach, co nie chce być sama. I marudzi, jak zostaje sama w leżaczku, w bujaczku, tylko właśnie chce, żeby ktoś się zaczepiał, żeby ktoś z nim pogadał, książeczki popokazywał. Tak, ale generalnie jest odkładalna, też w dzień prawie zawsze zasypia sama, na zasadzie, że widzę, że jest zmęczona, kładę ją do naszego łóżka, zakładam jej śpiworek, włączam szumicza, daję smoczek i ona zasypia sama. Czasami trzeba przy niej być, bo ona wypluwa smoczek, a chce mieć ten smoczek, więc trzeba po prostu z uporem maniaka jej ten smoczek wsadzać z powrotem. Ale w końcu zaś się go raz, a porządnie i w końcu zasypia. Wieczorami jest najgorzej, żeby właśnie zasnęła na ten nocny sen. Bo ona wtedy najbardziej jest ożywiona, najbardziej zgadatliwa, najbardziej wszystko i jest problem z jej zaśnięciem, więc ona wczoraj mi zasypiała na rękach na piłce. Dopiero jak mi zasnęła na rękach na piłce, to ja się przeniosłam z nią do łóżka, posiedziałam trochę z nią w łóżku na rękach i dopiero powoli ją odłożyłam do łóżka i tak się obudziła i w efekcie zasnęła jedząc na mojej piersi. Tylko ona ma taką tendencję, że jak ona się naje, to odpada jak opity kleszcz i śpi. Nie jest tak, że ona śpi mi na piersi, tylko odpada, tak? I śpi już na pleckach bez mojej interwencji, bez tych rzeczy. Więc śpi tak pół na pół. I w dzień zasypia sama, bez mojej interwencji, a w nocy śpi z nami. Więc jakby nie jest przyzwyczajona do jednej konkretnej rzeczy. I pomimo tego, że ona jest taka bardzo teraz odkładalna, to jednak ciężko mi się z nim rozstać, bo ona jest właśnie taka komunikatywna. Leon to raczej tak mało co gadał, mało potrzebował uwagi, kiedy go brzuszek nie bolał, więc jak on się dał odłożyć, to ja po prostu szłam coś robić. A ona jest taka złodka w swoim gaworzeniu, w tych swoich uśmiechach i zaczepianiu mamy, że po prostu no ciężko się mi od niej oderwać, tylko właśnie chcę korzystać z jej uśmiechów, tak? A mój tata teraz zabrał Leona na dwór, bo dzisiaj ma wolne.
więc skorzystałam z jego pomocy. No i spróbuję Leona położyć wcześniej na drzemkę, żeby wcześniej go z tej drzemki wybudzić, żeby poszedł wcześniej spać wieczorem, a nie tak jak ostatnio zasypia nam o 21, o 22 i tak naprawdę nie mamy czasu dla siebie we dwoje, tylko też albo idziemy spać, albo siedzimy do późnej, potem jesteśmy półżywi. Nachwaliłam się do Łukasza, że pieluchy wielorazowe bardzo rzadko mi przeciekają w momencie, kiedy jest jakaś eksplozja w pieluszce. No i się tak nachwaliłam, że jak dzisiaj się zdarza eksplozję, to przysiąkła przez budziaka, przez grube spodnie na leżaczek bojaczek, więc leżaczek bojaczek jest do czyszczenia. Do tego ja położyłam bodziak ten ufajdany na brzegu kosza do prania przy przewijaku i oczywiście tą do ten bociak nogą się ocierałam, więc mam dresy też do prania, więc muszę się sprzebrać. No w każdym razie położyłam to się na drzemkę, zobaczymy czy zaśnie, bo nie jestem do końca ponaczona, jest zmęczona, a ja będę czyścić ubranka i siebie przy okazji. Książeczkę do czytania. Leonardzie, która książeczkę do czytania? Nie chcesz? Pięknie, kocham. Chodź na mnie. Zajdziemy tam wieczorem. Jak cię w mamę? No, no, no. Oh, kurka wpadła do tego.
Witam moje kochane robaczki. Dzisiaj mamy niedzielę. Chłopaki pojechali na rodzinną działkę. Zostałam z Tosią sama. Mnóstwo ambitnych planów. Skończyło się na tym, że wzięłam prysznic, wstawiłam zmywarkę, wstawiłam pranie i nakręciłam jeden filmik. I to jest wszystko, ponieważ Tośka od godziny 11 do godziny 15 była nieodkładana. Potem zjadłam w ogóle. W końcu coś zjadłam i poszłam wysłać paczki. Teraz Tośkę karmiłam i się wzięłam dopiero za sprzątanie, więc zamiast spędzić produktywny czas z Tośką, to będę sprzątać, a chcę to zrobić teraz, bo potem będzie mi się nie chciało. Generalnie od 2 dni jestem jakaś taka, nic mi się nie chce, nie chce mi się nic produktywnego robić, nie chce mi się zbytnio z dziećmi bawić, nie chce mi się czytać książeczek, nic z tych rzeczy, co jest u mnie dziwne, ponieważ owszem, ja się nie garnę do sprzątania, żeby nie było, do takich zwykłych obowiązków domowych, ale to, że mi się nie chce bawić z dziećmi, to jest naprawdę jakieś dziwne. Ja przypuszczam, że po prostu przez tą pogodę jest zimno, zaraz się robi ciemno, człowiekowi się nic nie chce i w szczególe i w ogóle ja sama zauważyłam, że właśnie jak się robi taka pora zimowa, ciemna i zimna, to mi się odechciewa w ogóle wszystkiego. I takie 3 miesiące przecież jeszcze będą zanim nastanie wiosna, zanim się zrobi pięknie. Więc jakoś to będę musiała przetrwać. Ale tak, biorę się za sprzątanie, a tego jest naprawdę mnóstwo. I potem usiądę sobie z kawką i zobaczymy, co dalej. Właśnie pozwoliła zrobić. Nie dokończyłam zmywać naczyń. Zostały mi jeszcze 2 deski, nóż i talerzyk. Może uda mi się zrobić kawę sobie. No tak wygląda właśnie życie z małymi dziećmi. Raz się udaje, raz się nie udaje. Mogłabym ją wsadzić do chusty, ale szczerze mówiąc nie chce mi się. Nie chce mi się. No powiedziałam, jakoś przez ostatnie 2 dni po prostu mi się najzwyczajniej w świecie nie chce. Bo mówię, no tak, to stwierdziłam, dobra, wezmę ją na pół godziny do chusty, zrobię przy okazji zupę i tak dalej, bo to nie jest tak, że ona nie chce być noszona. Bo to nie jest tak, że ona ryczy w niebogłosy, ja muszę faktycznie ją huśtać, bujać i tak dalej, tylko mogę ją na spokojnie wsadzić do chusty i dokończyć niektóre rzeczy, ale dzisiaj po prostu mi się wyjątkowo mi się nie chce, więc zrobię sobie kawę, jeśli dam radę zrobić jedną ręką i ją zabawię czymś, albo książeczkami, albo chodzenie po pokoju, albo Bóg wie czym innym, a potem dziewczyna się zmęczy i mam nadzieję, że się da odłożyć i zaśnie sama. Zobaczymy. Dziabo. No więc tak, na kanapie i moją jabłą, kochaną jabłą. O,
że uda mi się uchwycić, jak ona się pięknie uśmiecha, oczywiście w mojej subiektywnej opinii. Książeczki kontrastowe, kawa, czekolada, ciastka. Nic innego, że cały czas się trzyma mnie tłuszczyk na brzuchu, ale taki klimat mamy. I tak spędzę jakiś czas, póki ona nie będzie śpiąca i zobaczymy, czy się da sama odłożyć, czy będzie trzeba jednak ją bujać na rękach. I zakończę na to tutaj mojego vloga. Mam nadzieję, że mimo wszystko spędziliście ze mną miły czas. I następnym razem, jak się zobaczymy, to będę miała trochę więcej energii.